Dzień niemiecki przedszkolaki rozpoczęło od wysłuchania bajki o przygodach czerwonego kapturka. Und plötzlich sah es einen Wolf. Und der Wolf hatte so riesige Zähne. Aber er war sehr schlau und hat das Mädchen angesprochen. Hallo Rotkäppchen. Hallo Rotkäppchen, wo gehst du hin? Kogo spotkał nasz czerwony kapturek? Wilka. Wilka. Wolf. Und Wolf war sehr böse. Und der Wolf hat das Mädchen gefragt, wo gehst du hin? Zu deiner Oma? Ich darf dir nicht erzählen, sagte das Mädchen. Na ja, aber ich gehe zu meiner Oma. Und der Wolf hat ihr gesagt, guck mal, da hast du so viele schöne Blumen. Dann kannst du ja Blumen für deine Oma pflücken. Jak myślicie, o co poprosił wilk? Żeby pozbierała kwiatki. Hier haben wir Blumen. Mamy tutaj kwiatki. Potem przyszedł czas na zabawę. Dzieci grały na instrumentach i bawiły się przy pomocy kolorowych chust. Przedszkolaki wzięły także udział w zawodach polegających na jak najszybszym pokonaniu tunelu. Bogumiła Manek, lokalny koordynator projektu, podkreśla, że nauka języka niemieckiego jest istotna i warto rozpocząć ją już od najmłodszych lat. Jest to projekt Instytutu Goethego. Instytut Goethego zajmuje się promocją języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych w Polsce, ale nie tylko, na całym świecie. No i dzisiaj zawitał właśnie do przedszkola Poziomka w Słupsku. Dlaczego dzieci powinny uczyć się języka niemieckiego? Powinny uczyć się, ponieważ są jeszcze młode i dzieci w tym wieku najszybciej uczą się języka i najbardziej i efektywnie, intensywnie. I co jest również ważne, powstaje to pierwsze pozytywne skojarzenie z językiem, które im pozwoli szybciej i chętniej uczyć się na poziomie gimnazjum i dalej. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie. Przedszkolaki otrzymały w prezencie pamiątkowe koszulki i kolorowanki. 3, 4, gotowi wszyscy? Chyba jasne, że... Tak!